Jaka dzisiaj kawa? Kafe Barista Rozi zaprasza. Dzisiaj jest kawka tradycyjna polska, czyli turecka, sypana, świeża mielonka, zalana wrzątkiem. Przez złotą bramę do miasta wjeżdżam niczym król. Cześć! Wykorzystując okno pogodowe na dużym spontanie, postanowiliśmy pierwszy raz w tym roku wybrać się na objazd Wyspy Sobieszewskiej. Spotkanko pod Neptunem o 10, a w międzyczasie koncert karilonowy z wieży ratusza głównego miasta gratis. Tego się nie czuję na przykład. Siemanko. Siemanko. 10 pod Neptunem. Cóż tu zrobić, tak pięknie rozpoczętym dniem. Siemano ninja. Staliście pod Neptunem, to nie wiedziałem, czy to metafora. A, czy cześć. Czy rzeczywistość? No, Neptun to Neptun. No, ale zawsze pod Nowym Rokiem się spotykaliśmy. A. Po lewej stronie możecie zobaczyć niedawno powstałą nową zabudowę Wyspy Spichrzów. Tak duży teren w centrum miasta jeszcze do niedawna był ruiną w niemal niezmienionej formie od 1945 roku. Nowa zabudowa mi się podoba, ale zdania jak zawsze są podzielone. Dużą część trasy pokonujemy szlakiem turystycznym Eurovelo 10. Miejsce, do którego zmierzamy, czyli Wyspa Sobieszewska, mimo że wydaje się leżeć za miastem, jest dzielnicą Gdańska. Lokalizacja i poczynione w ostatnich latach inwestycje powodują, że wyspa staje się coraz bardziej popularnym miejscem turystycznym. Na terenie Wyspy Sobieszewskiej znajdują się dwa rezerwaty ornitologiczne: Ptasi Raj i Mewia Łacha. Jest też kilka innych atrakcji turystycznych, m.in. zbiornik wody Kazimierz, który jest ciekawym punktem widokowym. Dziś nie jesteśmy zainteresowani plażą ani wędrówkami po lesie. Założenie wycieczki to zrobić klasyczną pętlę wokół wyspy, przejechać się deptakiem nad Martwą Wisłą i wracać do domu. To lubię, to lubię. Dobrze, chyba zamawiałeś. VIP. O, tak, ten przejazd to też jest do remontu totalnego, wymiany. Tam piłem to, no dobra, nie? 25 kwietnia, opad śniegu. Jedziemy do Sobieszewa. Bym wiedział, to bym wziął jakieś śniegowce. Nie, masz, tak? Nie, no mam. Ta blaszka, nie? Jaka dzisiaj kawa? Kafe Barista Rozi zaprasza. Dzisiaj jest kawka tradycyjna polska, czyli turecka, sypana, świeża mielonka, zalana wrzątkiem. Drobna mielona czy gruba? Tak, średnio mielona. Proszę bardzo, to zaraz będziemy zalewać, proszę bardzo. Trzymaj. Tu jeszcze puściuśko. Tutaj druga. Zaraz będzie. Otrzymać. I zaraz trzecią trzeba domielić jeszcze. No. W kawie mielonej najważniejsze jest w kawie mielonej, żeby tą kawę zmielić. I to w sumie cały sekret zaparzenia kawy świeżo mielonej. Żeby się rozmielić. I ciach babkę w piach. Nie ma kawusia na bajkusiu. Na bajkusiu. Miało być porobione. Na bajkusiach, o tak powinno być. Kawusia na bajkusiach. Rozi, chyba prawdziwy kwiecień mamy, co? Kwiecień, plecień, poprzeplata. Trochę zimy, trochę lata. A w tym roku jest tylko zima. Ale cóż, Cieszmy się, że w ogóle jest ten kwiecień i że żyjemy. Głęboka myśl. Dziękujemy, Adamie. Wbijamy na mościk. To mi jeszcze szkoda, że to jest używane czy coś, nie? Ale jakby problemem... Ta pogoda? A tutaj już trochę gorzej. No ale nic. Będzie padać, Paweł? Myślę, że dzisiaj nie. O, krzesełko. Nigdy nie jechałem nigdy. No właśnie, ja też nie, dlatego coś nowego. Nie wiadomo, to się piłuje, tak? Aha. Dalej jedziemy oddanym w 2019 roku ponad 4-kilometrowym odcinkiem ciągu pieszo-rowerowego. Są osoby narzekające, że to CPR, a nie droga rowerowa. My nie narzekamy i jest dużo lepiej niż dawniej, gdy trzeba było jechać ulicą, która była do tego dziurawa. Dalej w stronę Śluzy w Przegalinie jedziemy ulicą. Po lewej stronie powstaje nowa droga rowerowa, która będzie częścią Wiślanej Trasy Rowerowej. Na Kiesmark? Wracamy wzdłuż Martwej Wisły ulicą Przegalińską, która po remoncie świetnie nadaje się do jazdy rowerem. Trochę pada śnieg. Nie, pojedźmy normalnie. Do pełni szczęścia brakuje nam już chyba tylko przejażdżki deptakiem po zachodniej stronie Wisły i chyba już będziemy usatysfakcjonowani. Już nie popływa. Wyklepie się, zrobi się. To ja sobie tutaj zawrócę. I tak... I jeps, i nagle. Że potencjał ma bardzo duży. No, ale to dopiero wiesz, od kilku lat, kiedy już zrobili marinę w Gdańsku, zrobili Wyspę Spichrzów. Bardzo fajne znaki. Nie wiem co znaczą, ale są fajne. Siema, będziesz jadł z nami? Ale ma tam zroszana. Zobaczymy co będzie jakaś to tamto jak. Musisz więcej wulgaryzmów używać na filmach, dawaj. Powiedz coś takiego. A, to był film. Dosadnego powiedz coś. I opuszczamy już Wyspę Sobieszewską z nadzieją powrotu, gdy zrobi się bardziej zielono, a pogoda będzie mniej kapryśna. Na pewno powstanie kolejny film, więc jeśli chcesz go zobaczyć, subskrybuj kanał i daj łapkę w górę, co da nam znak, że się podobało. Do następnego razu, pozdrawiam. O, wspaniały pomysł, żeby się zatrzymać. Wysznie wujku, dobra rado. Tam teoretycznie jak pojedziesz? To też dojedziesz, no. Ale to bez sensu. No stąd też się pobiedę, bo stąd to się skuma. Ale stąd jak wyjedziesz, to wiesz, że pojedziesz i prosto, no. Tak. I dalej powinny być znaki, że R10 zawróć, nie? Takie wiesz, takie na normalne... No tu masz. No tu, ale chodzi mi tam, jak wiesz, no bo normalnie to przejdziesz i pojedziesz dalej prosto. No.